No cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik. A dzisiaj opowiem o tej piękności za mną. Co to jest? To jest prusznik niebieski. Ja mam odmianę zimozieloną, odmianę kącza. Końcówka maja, cudownie kwitnie, cudownie pachnie. Kwiaty zapalające mają raj. A ja zapraszam na film. A więc może na początek coś o samym pruszniku. Nie tylko o tej porze roku wygląda cudownie, bo cały jest obsypany tymi niebieskimi indygokwiatami. Czmiele tutaj już za mną buczą, jest 7 rano. Za chwilę pojawią się również pszczoły. Pachnie, pachnie po prostu cudownie. To jest taki słodki, miodowy zapach. Nie tylko tu, jak to teraz stoję, ale kiedy mamy lekką bryzę w moim ogrodzie, ten zapach rozchodzi się po całym ogrodzie. Nawet sąsiedzi z domu obok powiedzieli, że to czują, więc jest cudownie. Prusznik. Prusznik jest to roślina, ta moja akurat zimozielona, ale są też odmiany bardziej mrozodporne, gubiące liście na zimę. Pochodzą one z zachodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Jak angielska nazwa sugeruje, California lilac, czyli lilak kalifornijski. Jest to roślina dobrze znosząca suszę, aczkolwiek w warunkach polskich nie jest całkowicie mrozoodporna. Ten tutaj u mnie wytrzymał, to już jako dorosły okaz w zeszłym roku, minus 16 stopni, gdzie w teorii powinien tyle nie wytrzymać, ale mimo wszystko ja bym nie ryzykował. Jeśli w Polsce uprawiacie odmiany zimozielone, albo je dobrze zabezpieczcie, naprawdę porządnie okryjcie, albo uprawiajcie w donicach i wnieście, nie wiem, gdzieś przez zimę, gdzie będziecie mogli je zabezpieczyć, bo mówię, minus 15, minus 12, to jest ta granica, do jakiej bym ja sugerował ochronę. Jeśli są w donicach, nie schodziłbym poniżej minus 5, minus 8 stopni, jako że donice są wyziębiane z każdej strony, nie tylko od góry, ale od spodu, od boku i od góry. Jak mówię, to jest odmiana zimozielona. Są odmiany również gubiące liście na wiosnę. Większość kwitnie na niebiesko, aczkolwiek są już odmiany kwitnące na biało. Są też odmiany kwitnące na różowo. Są odmiany, jest 60 różnych odmian, przeszło 60 różnych odmian pruszników, więc możemy sobie, jeśli chcemy mieć więcej, możemy wybrać sobie różne odmiany kwitnące w różnym terminie. Wtedy będziemy mieli piękną wystawę przez długi okres czasu. Ja niestety nie mam za bardzo dużo miejsca, tym bardziej, że tak, ta odmiana kącza, w teorii on powinien, ten prusznik, powinien rosnąć na 2,5 metra, ale spójrzcie, ja mam prawie 1,90 m, on już jest powyżej 3 metrów, a rozłożony jest na 4,5 metra. W tym roku będę musiał go troszkę przyciąć, bo mi się za bardzo już tutaj rozrósł i no za chwilkę cały pół ogrodu mi zajmie, no to jest... A miało być 2,5 na 2,5. Widać, warunki mu tutaj służą, mimo że to jest odmiana pochodząca z Kalifornii. Tutaj nasza chłodna, szkocka pogoda chyba wyjątkowo mu służy. One preferują gleby lekko wapienne, ale również równie dobrze rosną na glebach neutralnych. Jak już wspomniałem, dobrze znoszą suszę. Rośliny tych rozmiarów ja już go w ogóle nie nawożę. Nawoziłem go w pierwszym roku go też podlewałem, a później raz na 2 lata wychciukuję i to jest wszystko, więcej nic nie robię. To są rośliny, które dodatkowo wiążą azot w glebie, więc rośliny rosnące w ich pobliżu będą miały dodatkowe źródło pożywienia, że tak powiem. Co jeszcze? Co jeszcze o pruszniku? A,
mówię, rozrósł się na takie potężne rozmiary. Sadziłem go w 2016, jest 2022, czyli mam go w gruncie 6 lat, a sadziłem go jako 30-centymetrową małą sadzonkę. Ja go podcięłem od spodu, żeby mógł coś pod spodem rosnąć. Chciałem, żeby ufanować z niego małe drzewko. W tym roku będę musiał go znowu i to porządnie przyciąć, no bo mówię, te rozmiary, no to już jest... Wygląda pięknie, ale to już jest za duże, trzeba będzie troszkę go uformować. W grudniu mieliśmy bardzo potężny sztorm, gdzie wiało sztorm Arwen, gdy wiało u nas 150 km na godzinę i wiało od tamtej strony, wiało od północy. Ten prusznik położył mi się praktycznie na ziemi, tak mocno tutaj wiało. Musiałem go podwiązać do płotu, myślę, że go troszkę bardziej, jak przestanie kwitnąć, do płotu docisnę, a kiedy go będę przecinał, przecinamy pruszniki, gdy już przestanie kwitnąć. Teraz podejdę bliżej, pokażę Wam kwiaty. Chciałem to nagrywać już dużo wcześniej, bo kwitnie mi już tutaj od przeszłego tygodnia. Niestety pogoda nas w tym maju nie rozpieszcza. Pada praktycznie nam codziennie. W Polsce susze, a tutaj? A tu pada codziennie. Ogródka nie muszę poddawać, wszystko co nowe posadzone świetnie rośnie. Najlepiej chwasty. Ale to jest tak. Tylko spójrzcie na ten kolor. Spójrzcie, jak to cudownie wygląda. I to dosłownie. A zapachu, mówię, zapachu nie możecie czuć, ale to jest jeszcze cudowniejsze. Za chwilę tu wszystkie przylecą, bo jest, mówię, 7 rano, wszystkie owady zapylające. Na chwilę obecną nie ma ich za dużo. Te bzyczenie tutaj w tym ogrodzie owady, to jest niesamowite, jak one uwielbiają te kwiaty. Spróbuję przybliżyć teraz, żeby było dobrze widać. Będzie widać? No, może będzie. Tak te kwiaty wyglądają. Dołączę może jakieś zdjęcia później. Porobię, to będzie lepiej widać. Mówię, ten zapach jest cudowny. Kolor, no tylko spójrzcie. Przecież to jest, nie wiem, jaki to jest odcień niebieskiego indygo. O, tu jest. Proszę. Już się zaczęło. Tam kolejne są. Za chwilę tutaj będzie całe mnóstwo. Cześć, Czmielu. Smacznego. Piękna. To jest piękna roślina. Uwielbiam go naprawdę. Sadząc go, poleciła mi go znajoma. Mówię, taki byłem nieprzekonany. Myślę, czy to w ogóle wyrośnie mi, czy nie wyrośnie. Ale spójrz na ten rozmiar. No, 4,5 na 3 metry. Wszystko obsypane cudownymi kwiatami. Owady zapylające uwielbiają. Wygląda rewelacyjnie. Nie wymaga praktycznie tutaj w moich warunkach żadnej opieki. Pachnie jeszcze lepiej. Dzieciaki podbiegają. Te dolne tutaj gałęzie co chwilę obwąchują. A ten kolor? Ten kolor jest naprawdę uzależniający. Mówię, co rano wychodzę, zanim wypiję kawę, powącham, obejdę, popatrzę. Teraz już nie przedłużam. Jeśli macie możliwość, jeśli mieszkacie w łagodniejszym klimacie, naprawdę to jest jedna z tych roślin, którym mogę polecić. Bo o tej porze roku, końcówka maja, początek, zwykle to jest początek czerwca, u mnie w tym roku troszeczkę wcześniej. Taki krzew, zimozielony, rewelacja. Polecam naprawdę gorąco. Uprawiajcie pruszniki, bo naprawdę warto. Teraz już mówię, nie przedłużam. Trzymaj się ciepło. Cześć. Pa, pa.